Środa, 6 listopada, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie w wydaniu. Co się dzieje na piotrkowskich ulicach, czyli o tym, co i gdzie jest remontowane. W informacjach także o konferencji poświęconej profilaktyce wirusa HIV. Powiemy również, jak w mieście będzie obchodzone święto niepodległości. Pozwala nawet w 15 minut na rozpoznanie, jaka bakteria zaatakowała organizm pacjenta, a to oznacza szybsze leczenie i bardzo precyzyjne dobranie leków. Nowoczesny analizator przekazany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do walki m.in. z sepsą działa w samodzielnym szpitalu wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. A w szpitalu to nie jedyna nowość. Niebawem nowe czeka pacjentów kardiologicznych. To urządzenie to nie jest zwykły komputer. To specjalistyczny aparat, który służy do identyfikacji metodą spektrometrii mas. Brzmi kosmicznie, a chodzi o analizę i rozpoznanie, jaka bakteria atakuje organizm pacjenta. Nowoczesny analizator działa szybko, może dawać wynik w 15 minut i rozpoznaje więcej szczepów bakterii. Przede wszystkim sprzęt służy do identyfikacji zakażenia, patogenu, bakterii, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Ten czas się skraca. Z informacji, które posiadam, ten sprzęt jest w stanie zdiagnozować więcej zakażeń, więcej patogenów niż sprzęt, na którym pracowaliśmy dotychczas, co również jest dobre, ponieważ szerszy wachlarz, katalog tych bakterii, to również lepsze i sprawniejsze leczenie pacjenta. Analizator to dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z ubiegłorocznej zbiórki dedykowanej walce z sepsą. Analizator obsługują specjaliści z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Do tej pory do takich badań wykorzystywano stare urządzenia. Ten nowy daje jednak więcej możliwości przy mniejszym skomplikowaniu obsługi. Oczywiście trzeba się go nauczyć, ale nie jest zbyt skomplikowany w obsłudze. Po odpowiednim przeszkoleniu jest dosyć prosty, bardzo ułatwia badania. Nowy sprzęt to nie jedyne nowości w szpitalu. W tym roku zakończy się budowa nowej sali do rehabilitacji kardiologicznej. Nowe pomieszczenia powstające na dachu jednego ze szpitalnych budynków to nowe możliwości dla oddziału. Rehabilitacja osób chorych kardiologicznie odbywa się w ciasnych, małych salkach. Dzięki budowie będzie jedna duża sala, a sam oddział będzie mógł przyjąć więcej pacjentów. Dokonamy pewnych zmian organizacyjnych tutaj w pomieszczeń. Będą stworzone dwie pełnowymiarowe sale dla pacjentów z łazienkami, wskutek czego czterech dodatkowych pacjentów będzie mogło regularnie być poddawane rehabilitacji. A rehabilitacja serca jest bardzo ważna. Tak, jak najbardziej. Pokazują to wyniki najnowszych badań. Badania pokazują, że pacjent, który przechodzi rehabilitację, ma zmniejszone ryzyko śmiertelności około 26%. Oraz ryzyko hospitalizacji z uwagi na zaostrzenie wydolności serca o około 18%. Nowa sala będzie miała 53 metry kwadratowe, co oznacza trzykrotne zwiększenie powierzchni do ćwiczeń. Zakończenie budowy planowane jest pod koniec listopada, a sala powstaje ze środków szpitala i budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Jesień w pełni, noce i poranki mroźne, ale dni jeszcze słoneczne i przyjemne. Dobrą aurę wykorzystują drogowcy, których spotkać można m.in. na ulicy Emilii Plater czy Litewskiej. Co się dzieje na tych piotrkowskich ulicach? O tym w materiale Anity Stefańskiej-Pluskoty. Na osiedlu Słowackiego między ulicą 9 Maja a Kostromską w poniedziałek pojawiły się koparki. To efekt rozbudowy łącznika między ulicami. Poprawa warunków transportowych wewnątrz osiedla między ulicą Kostromską a 9 Maja. Powstaje łącznik drogowy, który połączy te dwie ulice, a w ramach łącznika jeszcze dodatkowe miejsca parkingowe, których na wewnętrznych terenach nigdy za wiele. A nowych miejsc parkingowych, jak mówi inżynier miasta, przy łączniku ma powstać 16. Będą również 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz nowy chodnik. Odcinek w tym tygodniu jest korytowany i przygotowywany do wylania nowej asfaltowej nawierzchni. Koszt robót to 304 tysiące złotych, a prace powinny zakończyć się do końca tego miesiąca.
Jedne prace się rozpoczęły, inne zmierzają ku końcowi. Mowa tu o 100-metrowym odcinku ulicy Litewskiej, na którym powstają nowe chodniki po obu stronach jezdni oraz nowe miejsca postojowe. Chciałbym też zwrócić uwagę, że zadbaliśmy o infrastrukturę rowerową, czyli przejazd rowerowy, który też powstanie w ciągu ulicy Jerozolimskiej. I ważnym elementem będzie odnowiona zieleń, szczególnie tutaj przy przejściu dla pieszych, aby zapewnić odpowiednią widoczność. Koszt tej inwestycji to ponad 350 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Na świecie żyje około 38 milionów ludzi z wirusem HIV. W samym 2020 roku rozpoznano 1,5 miliona zakażeń, a 600 tysięcy osób zmarło z powodu chorób związanych z AIDS. Problem zakażeń nie należy, jakby się mogło wydawać, do przeszłości. I o tym przypomina Piotrkowska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Piotrkowski Sanepid program profilaktyki prowadzi już od 20 lat, a wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizował pierwszą konferencję profilaktyczną pod hasłem Profilaktyka zakażeń HIV i AIDS – kiedyś i dziś. Jak można zarazić się AIDS czy wirusem HIV? Jak się przenosi wirus? Jakie są konsekwencje zakażeń i jak wyglądają statystyki? Tak w Polsce, jak i w województwie. To tematy, które poruszano podczas wtorkowej konferencji. W Łódzkiem w tym roku do października wykryto ponad 140 przypadków zakażeń HIV. A jak jest w Piotrkowie Trybunalskim? Nie możemy powiedzieć, że jest tego dużo, ale co roku jakieś nowe zakażenia się pojawiają. Oczywiście anonimowo, bo tak się bada. Można zawsze badanie zrobić w Łodzi. Jest taki punkt konsultacyjny, tam nie pytają o dane, podaje się hasło i zawsze badanie można zrobić bezpłatnie. Natomiast pytanie, ile ludzi się bada, ile ludzi nadal nie ma świadomości swoich ryzykownych zachowań. Podczas konferencji nie zabrakło tematów związanych z zagrożeniami, jakie dziś czyhają na młodych ludzi, ale spotkanie to był też moment podsumowań profilaktycznych działań piotrkowskiego sanepidu. Piotrkowska stacja jako jedyna w województwie nieprzerwanie prowadzi profilaktykę lokalną zakażeń HIV-AIDS już od blisko 20 lat. Od kiedy zaczął się w ogóle problem i było bardzo ciężko, trzeba było tej młodzieży przekazać takie minimum wiedzy, chociaż żeby nie szukali po internecie i nie korzystali z jakiejś niesprawdzonej wiedzy. W związku z czym powiatowa stacja wystąpiła do wojewódzkiej o zgodę na realizację lokalnego programu profilaktyka zakażeń HIV-AIDS. No i od tej pory jesteśmy w temacie. Bardzo dużo dzieci skorzystały z tego. Wychodząc ze szkoły podstawowej mają tą podstawową wiedzę, także są, że tak powiem, no, tak jakby jak szczepienie, zabezpieczeni w wiedzy. Konferencja była okazją do podziękowań nauczycielom za współpracę i uświadamianie tak dzieci, jak i ich rodziców. Jak mówili nauczyciele, współpraca z sanepidem jest bardzo ważna. Jest to instytucja, która wspiera nas we wszystkich działaniach profilaktycznych na szerokim szczeblu, zarówno w szkoły, jak i powiatu, jak również proponuje nam udział w różnorodnych akcjach, przedsięwzięciach, konkursach, nawet ogólnopolskich. Profilaktyka, no samo słowo już wskazuje na to, że jest to najważniejsza część, jedna z najważniejszych części naszej edukacji. Co roku jedna ze szkół realizowała obchody Światowego Dnia AIDS 1 grudnia. W tym roku my chcemy to zrobić. My chcemy pokazać, że chcemy ich też uhonorować, podziękować im za to, co dla nas zrobili. I w przededniu wejścia do szkół edukacji zdrowotnej chcemy pokazać, że sanepid jest gotowy, że my będziemy współpracować. Podsumowaniem programu realizowanego przez sanepid wraz ze szkołami był plastyczny konkurs. Spośród ponad 70 prac plastycznych wybrano te najlepsze, a ich autorów wyróżniono. 24 października 1934 roku swoją działalność rozpoczął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 9 dekad działalności instytucji zajmującej się świadczeniami emerytalnymi i rentowymi to czasy burzliwe. Dziś to instytucja, z którą człowiek związany jest od urodzenia do czasu wypłacenia świadczeń emerytalnych. W tym roku ZUS obchodzi 90-lecie istnienia. Jaka jest historia tej firmy i jakie wyzwania stoją przed nią? O tym w materiale Katarzyny Zajdy.
24 października 1934 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o powołaniu do życia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego powstanie było uwarunkowane koniecznością powstania ubezpieczenia społecznego, czyli najkrócej rzecz biorąc zabezpieczenia ludzi na wypadek starości i choroby. Stąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego powstanie. Bardzo trudno jest zwięźle opisać 90 lat naszego zakładu. To były i wzloty i upadki. Mieliśmy chwilę kryzysu, ale przez te wszystkie lata dbaliśmy o ludzi. Wypłacaliśmy świadczenia, bo to człowiek dla nas jest najważniejszy. Instytucja przetrwała wojnę. Reżimu stalinowskiego nie. Została całkowicie zlikwidowana w 1955 roku. Po 5 latach ZUS został reaktywowany i działa do dziś. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja, w której nie tylko gromadzone są składki, czy wypłacane zasiłki chorobowe, świadczenia emerytalne, czy chorobowe, ale również obsługuje program 800+. To instytucja, która wprowadza też nowoczesne technologie w obsłudze klienta. E-ZUS, PUE, ZUS, EZLA. Obsługujemy szereg ubezpieczonych i płatników składek, którzy właśnie w największym stopniu korzystają z tego PUE i składają wnioski. Trzeba wspomnieć, może ja pozwolę sobie odrobinę historii. Cała tarcza antykryzysowa, czyli obsługa wniosków o świadczenie postojowe, o zwolnienie z opłacania składek, to już były wnioski składane elektroniczne. Niedługo czeka nas kolejne wyzwanie, czyli obsługa wniosków o wakacje składkowe, czyli zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez 1 miesiąc w danym roku. Również klienci będą występowali do nas elektronicznie z tymi wnioskami. Przed instytucją mającą 90 lat stoją wyzwania, a tych, jak mówiono podczas gali jubileuszowej, nie brakuje. Myślę, że dostosowanie się do niżu demograficznego to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym myśleli i myśleli z wizją przyszłości. No i oczywiście dostosowanie się do wymagań do zmieniającego się świata elektronicznego, czyli tej sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że uda nam się za nią podążyć. Gala jubileuszowa była okazją nie tylko do tego, by przypomnieć 90-letnią historię ubezpieczeń społecznych, ale również do podziękowania za współpracę dla samorządowców, a także instytucji takich jak urzędy skarbowe, urzędy pracy czy szkoły, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi lekcje z ZUS. Pstryk i jest zdjęcie do dowodu osobistego, prawa jazdy, karty mieszkańca czy paszportu. I nie trzeba szukać na CITO zakładu fotograficznego, kiedy w trakcie składania wniosku okazuje się, że zdjęcia brak lub to, które jest, nie spełnia wymogów. W Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28 na pierwszym piętrze zainstalowano samoobsługową fotokabinę. Usługa fotograficzna w systemie Zrób to sam daje gwarancję, że wykonane zdjęcie będzie spełniało wymogi ustawowe. Koszt pstryknięcia sobie zdjęcia to 30 zł za 4 zdjęcia i 40 zł za 8 zdjęć. Płatności można dokonać gotówką lub kartą. Fotokabina dostępna jest w godzinach pracy punktu obsługi mieszkańców. Już w poniedziałek jedno z najważniejszych narodowych świąt obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Tradycyjnie miejskie obchody rozpoczną się od mszy świętej odprawionej w kościele ojców Bernardynów o godzinie 10. Po Eucharystii uroczystości przeniosą się przed grób nieznanego żołnierza. Będzie ceremonia wojskowa z asystą kompanii honorowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego czy przyrzeczenie jednostki strzeleckiej Strzelec. Świętować w Piotrkowie Trybunalskim będzie można również 11 listopada wieczorem. W Rynku Trybunalskim odbędzie się finałowy akcent obchodów Podróż do lat 20. XX wieku. Niezwykła podróż w czasie, która zmieni serce miasta w scenerię z czasów odzyskania niepodległości, rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 18 w Rynku Trybunalskim. Wspólnie możemy przenieść się w czasie i odtworzyć atmosferę tamtych dni.
z naszej strony zapewnimy podkład muzyczny, który zapewni nam Katarzyna Żyjan, więc klimat będzie typowo z dawnych lat i repertuar. Zachęcamy oczywiście do wspólnego śpiewania z Katarzyniarzem. Zapraszamy oczywiście wszystkie rodziny, dzieci. Będzie to chyba jedna z niewielu sposobności, kiedy można będzie zobaczyć Katarzyniarza w Rynku Trybunalskim odgrywającego melodię z dawnych lat. Jak podkreślają organizatorzy, będzie się działo. W lata 20 XX wieku przeniesie piotrkowian specjalnie przygotowany wehikuł. A będzie to samochód DeLorean, którego kuzyn odgrywał rolę z powrotu do przeszłości. Także myślę, że będzie można trochę poczuć taki Piotrków filmowy, do czego Piotrków jest zresztą przyzwyczajony. I wspólnie, jeżeli mieszkańcy dopiszą, przyniosą akcenty z tamtych lat, cylindry, meloniki, wąsy, kotyliony, możemy tutaj odtworzyć film, czyli Piotrków filmowy. Na zakończenie podróży w czasie z balkonu kamienicy Arię z Kołuby ten zegar stary wyśpiewa Robert Ulatowski z Teatru Wielkiego w Łodzi. A w czwartkowy wieczór w Auli Akademii Piotrkowskiej odbędzie się koncert Nuta dla Niepodległej. Wystąpi Piotrkowska Orkiestra Kameralna oraz chór Państwowej Szkoły Muzycznej. Początek koncertu, godzina 18. Miejsce zbiórki po raz kolejny nietypowe, bo nie Centrum Pobrań Krwi, a Akademia Piotrkowska. Zbiórka krwi organizowana przez grupę Krwiodzielny Dawca tym razem odbędzie się 12 listopada z okazji Święta Niepodległości. To nie będzie pierwsza akcja grupy Krwiodzielny Dawca. Życiodajny płyn popłynął do potrzebujących już z kilku organizowanych przez grupę zbiórek. Podczas ostatniej sierpniowej, która odbyła się przed Mediateką 800-lecia, oddano ponad 15 litrów krwi. We wtorek będzie kolejna okazja. Miejsce zbiórki? Akademia Piotrkowska przy ulicy Słowackiego 114. Ale mile widziani są nie tylko studenci. Od 9 do 12 odbędzie się rejestracja dawców krwi. Przyjedzie ekipa, wypełniamy krótki formularz. Rejestracja u Państwa z RCKiK. Badanie lekarskie, no i krótkie pobranie krwi, a po pobraniu krótki poczęstunek i upominki dla krwiodawców. Zbiórka, jak mówi Marta Bojanowska z grupy Krwiodzielny Dawca, za każdym razem organizowana jest ze wskazaniem. Teraz będzie ze wskazaniem również dla dziecka onkologicznego chorującego na białaczkę, które teraz walczy o życie. Organizatorzy zachęcają do udziału w zbiórce. Można nie tylko pomóc, ale również wydłużyć sobie świąteczny weekend. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Ja zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Szóstego listopada w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. Nie wynik sportowy był tutaj najważniejszy, ale pomoc dla Patryka Wysmyka, 18-letniego piotrkowianina, który walczy z ciężką chorobą. Walczy zresztą jak prawdziwy gladiator, wygrał już 4 pojedynki, ale przed nim ten 5, najważniejszy, decydujący o jego przyszłym życiu. To właśnie dla Patryka w hali Relax zagrali szczypiorniści amatorzy w turnieju charytatywnym. Wystartowało 8 drużyn, a w składach można było zobaczyć wiele znanych osób, byłych i obecnych zawodników oraz zawodników. Bawimy się dla Patryka Wysmyka, zbieramy pieniądze na leczenie choroby. Tak abstrahując, kwoty są ogromne, ale mówię, tutaj widzę, że rzesza ludzi przyszła. Taka, postaramy się nazbierać jak najwięcej do puchy dzisiaj pieniędzy. Patrzę na te osoby, które się rozgrzewają. Nie wiedziałem, że w Piotrkowie tak dużo ludzi amatorsko gra w piłkę ręczną. Myślę, że niektórzy dzisiaj będą mieli pierwszy kontakt z piłką doręcznej. Bardziej, tak jak powiedziałem, chodzi tutaj o cel.
niż stricte o sport. Fajnie, że ludzie się angażują, że jesteśmy społeczeństwem, uważam, który gdzieś tam w sytuacji jakiejś tragedii czy potrzeby drugiego człowieka jesteśmy w stanie się zebrać w sobie i po prostu pozbierać trochę pieniążków. Na kiermaszu można było zakupić sportowe pamiątki oraz wyroby kulinarne. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony został na leczenie Patryka. Podobnie zresztą jak wpisowe od drużyn, łącznie zebrano ponad 9 tysięcy złotych. W finale Kiper 1 zremisował skor 8-8 i obie drużyny podzieliły się pierwszym miejscem. Na dalszych lokatach uplasowały się Kiper 2, Wiktoria Tomaszów, JMB TSZ, Old School Girls, Kalmo Team oraz Policja. Teraz piłka nożna. Zwycięstwem 3-1 Polonii Piotrków nad Wartą Działoszyn zakończyło się spotkanie 15. kolejki 4. Ligi Łódzkiej. Mecz rozgrywany przy sztucznym oświetleniu zapełnił trybuny stadionu przy ulicy Ronalda Reagana. Po bezbramkowej pierwszej połowie wynik niespodziewanie otworzyła niżej notowana w tabeli Warta Działoszyn. Później bramki zdobywała już tylko Polonia Piotrków, a kolejno zdobywali je Dawid Lenarcik, Kacper Piotrowski i Jan Nowak. Popatrzmy, jak padały te gole. Chcieliśmy zmazać bardzo szybko tą plamę ze Żgowa i ta gra za bardzo nam się nie układała. Widać, że byliśmy bardzo nerwowi, w szczególności przy fazie przejścia z obrony do ataku, gdzie zabrakło nam dokładności. No, w drugiej połowie to już dominacja nasza była duża, szkoda, że 3-1, mogło być dużo więcej, ale jestem bardzo zadowolony, że odbiliśmy się od dna tak naprawdę, bo tak trzeba to powiedzieć, bez naszych najważniejszych zawodników, bez Mateusza i bez Damiana jest ciężko, ale dajemy sobie radę i myślę, że będziemy jeszcze punktowali w tych dwóch ostatnich kolejkach. Robert Grzesiuk mówił o absencjach Mateusza Jakubiaka i Damiana Głowackiego, a w następnym meczu Polonia zagra ponownie na własnym stadionie i ponownie przy sztucznym oświetleniu. Rywalem będzie Ceramika Opoczno. Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 listopada o godzinie 17. 6 bramek zobaczyli kibice w meczu 13. kolejki klasy okręgowej pomiędzy Konkordią Piotrków i Polonią Gorzędów. Do przerwy było 2-2, a po przerwie obie drużyny zdobyły po jednym golu. Najpierw Konkordii dał prowadzenie 15-letni Igor Gładysz. Wyrównał kilka minut później po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i błędzie bramkarza Kacper Zuterek. Konkordia grała w tym meczu bardzo młodym składem. Dokonaliśmy w stosunku do ostatniego meczu aż 6 zmian w składzie. Wyszło 7 młodzieżowców z rocznika 2007, czyli chłopcy, którzy mają po 17 lat i będą jeszcze młodzieżowcami przez 3 kolejne lata. No i wiadomo, że gdzieś te momenty, gdzie ten przeciwnik nas mocniej ruszył, gdzieś nas troszeczkę tutaj pogubiły, tak? Oni też takiej sytuacji muszą doświadczyć na boisku i doświadczyli jej. Niestety stracili w tym czasie 2 bramki, natomiast zareagowali tak, jak powinni, nie? Obudzili się, poszli do przodu, uwierzyli w siebie, zaczęli walczyć, wyrównali na 2-2. Po przerwie chłopak 15-letni też się debiutował, wszedł, strzelił na 3-2. No i tyle, dostaliśmy na 3-3, też wynikało pewnie to, mówię, bramkarz pierwszy raz tutaj bronił cały mecz, chłopak też 17-letni, także myślę, że dzisiaj wszystkie założenia, jakie były, spełniliśmy. Oczywiście ten wynik był ważny, bo zawsze jest ważny, natomiast nie był najważniejszy. Konkordia ogrywa młodych zawodników i robi to skutecznie. W poprzednim sezonie do końca broniła się przed spadkiem, a w obecnych rozgrywkach plasuje się w górnej połowie tabeli i degradacja jej nie grozi. Na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.